Pogodę mamy wspaniałą. Zabrałem do pod jaskini. Idziemy atakować drugą jaskinię. Mokrą podobno, więc w zasadzie dużej różnicy nam nie zrobi. Jest gdzieś tam. Naturalnie, brawo. Droga troszkę dłuższa niż podejrzewaliśmy, ale właśnie dochodzimy. O, tam w oddali już widać wielki otwór. Chyba jeszcze otworu nie widzisz. Do tego chyba jest taka pecina, zrobiale to wiecie. Pecinka. O. O. Tak. To jest otwór. Zdecydowanie jest to otwór. Nie wiem, zrobiła jakaś taka mała dziurka, więc szukajmy drugiej. Musi być coś jeszcze. W tamtą lisią norę wolisz? O, to, to, to. Otwór wejściowy bardzo fajnie wygląda. Mamy rzekę płynącą przez jaskinię. Duża wilgotność jest w powietrzu, zamglone. Pewnie dlatego, że jesteśmy przy wejściu ciągle. Jest jeziorko. Ale na razie wygląda na to, że płytkie. Macie chyba wszystko gdzieś. My tu próbujemy się nie utopić. O, widzimy, tak? O. Tam jest. Co tam macie? O! Takie białe po lewej. Ale tam też są kości. Kości? Ale to zwierzęce. Coś tu konsumpcję przeprowadzało. Ale wiesz, no nie jest mały. Tak. Albo po prostu oni... Ktoś wypieprzył kawałek krowy. I oni to po prostu... Albo nie krowy, tylko pewnie barana. Tak jak ten. Przecież obok Gierowicy to każda dziura w ziemi większa, to tam... Tak, tak krowy leżą. Tu mamy obiad po lewej stronie. O, ładne duże. Ładne. Powiedz sobie bliżej, chcesz tu przejść. Przejdź, puść mnie. Muszę się... Albo chodź na razie. Tak, muszę się niski. Taki okaz. Palec dla skali. Nie lizać. Proponuję nie lizać. Tu masz te takie świerszczo, koniko, nie wiem co to jest. Ola, pamiętasz nad tym w Bosie to chyba byliśmy? Czy tam w okolicy toru, takich wielkach na jakby... Nie, to... w Czarnogórze chyba na... Na morze. A w Tytyni? Kurczę, a może... Nie, to w Bośni, w Nełym. W Bośni, w Nełym, tak. Ale generalnie wielkie takie świerszczowate coś, co nie? Tutaj są ale małe. Kurduple. Wyszliśmy z tej dziurki małej. Wracamy do głównego ciągu. Dwie drogi. Maciek wybrał dolną.
Ładnie widać, obmyte te kamienie. Czyściutkie. Charakterystyczne zagłębienia w pomyciu wody. Tutaj też to charakterystyczne, bo woda wymyła miększy materiał, a pozostał twardy, taki wystający. Tutaj nam się jaskinia trochę rozgałęzia, znaczy sucha część i część mokra, to chyba zaraz się łączy z potem, więc tylko taki filar. To nie jest tu ma na iść po to, że chyba ze skały nie ma czymś. Co tam macie? I tam jest dużo takich. A tutaj mogli ludzie mieć ten. I tam z boku też są. Światło, nie? No. Ale co, co? No, to, to może być miejscówka archeologiczna. Sobie zobacz tam i tam jest, we wszystkich tych dziurach wybitych przez wodę są takie te kawałki węgla, tak naprawdę. No. Nie są na tak, 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 dokładnie. Tu no, ogniska. Niżej są. To ewidentnie jest, popatrz. Ale to jeszcze ognia. Naniosło? No. To nie kiedyś, kiedyś, dawno musieli się zapalić. Mhm. Idealne miejsce, patrzcie, okaw. No ale to tam jest w tym ciągu. I tam jest dużo więcej tego. No bo drzewo samo by tak nie przegniło. Też gnije. No to bardziej, żeby to... Tu masz znowu. Naniosło skąd. Patrz, no skąd ci naniesie. To jest palisko. Patrz, w głąb cały jest. Dużo jest tego, to jest ewidentnie usypane. A to są opalone kamienie, popatrz. Całe są brudne. Owędzone. Stanowisko archeologiczne probabli. Woda kapiąca, takie głębokie dziury tutaj. Pływa. A co, w końcu woda? Będziemy wracać, bo będziesz mokry i ci będzie zimno. Co tam macie? Tam jest przejście. Wydetale. Tak, na ciebie są tam. Aha. A tu jest kurde węgiel normalnie drzew, popatrz. No. Musiało nanieść faktycznie, no bo całe kawałki nie są. Znaczy no tak, no może rzeka mogła nanieść. Co, jest zjema? Nie. Idźcie sobie wodą. Aha, idźcie sobie wodą, a... Aha. Czy to tam będzie suszej? No ja idę wodą. Słyszeliście na razie. Zobaczymy jak dalej. Lewy niż boka, jednym z boka, więc to tu nie idzie, nie uratuje. Lewy do boka. Dobra. No już, woda w kaloszu jest zaliczona. Na razie w jednym, ale jest woda w kaloszu zaliczona. No i co? No i przeszłem przez tą wodę. Nalałem sobie wodę do kalosza. I wychodzi na to, że koniec. Jest syfon. Że słychać płynącą wodę dalej, więc może gdzieś tam. Może gdzieś tam będzie jeszcze przejście. A tam też jest ładna dziurka. Tam, woda tam przypływa w tamtą stronę. A tam jest przejście jeszcze chyba. Górą. No takie wysokie. A tam no wchodzi dalej. I woda wyraźnie tam płynie. Aha. Ewidentnie w dół jest syfon. To jest za sobą, nie? O, tutaj trochę już. Tu już trochę ciekawiej, tu już chyba będę strzelał dwóch rąk. A jest tam zejście na dół? Jest. Szukam. Właśnie nie wiem, czy nie leży od razu wodą dość. Ale tutaj też jest tak fajnie, ale nie będzie mieć fajnie, nie? No. Co? No, chyba będzie lepiej woda, bo tam jeszcze będzie. Tylko ja schodziłem z tej góry tam. Mogłem sobie przejść górą. Mogłem tam na górze. Ale wszedłem, mówili, żeby zejść. A tu jest woda.
Jak tu ich słuchać? To jest to, jest proszę, bo w tym projekcie się woda przelewa. Otóż, tu się trudno. Po kolana też da się żyć z wodą. O, ładnie. Jaki ładny. Maciek chyba? Tak. To urywały się. Zimna wola w kaloszu. Organy. Płytki kalcytowe błyszczą, mienią się w świetle. A, tutaj tam musimy zadać. Tutaj tam musimy zadać. Przerzężenie. A, tam jeszcze taki cypel idealnie kłujący. Kalosza woda już się odgrzewa. A, tutaj te kule. Oczywiście jakieś takie kulki wystają ze ściany. Ciekawe. Widać tutaj, że chyba do tego poziomu woda kiedyś stała. Po prostu nacieki tworzyły się do lustra wody. Później woda zeszła i zostało takie podcięcie. A, zeszła albo wymyła wszystko, co jest poniżej. Jak widać dawne lustro wody, wyraźnie widać, to wisi w powietrzu, wisi tylko na tych, no właśnie, wypada by mówić staraktatach, by się połączyły, ale wiszą w powietrzu i tak jakby staraktyta. Dochodzimy do ciekawych nacieków, zanim pokażę dalej, to ten krzyż, całkiem interesujący, taki był gwiazdy. Wystarczy się nie zabić. Taka polewa błotna. I przekrój jaskini nam się troszeczkę zmniejsza. Ej, a no właśnie. Kolejna kula. Czy według mnie to jest po prostu wymykać wszystko dookoła? To jest czegoś twardego. To się nie rozpuściło, a wszystko dookoła jest wymyte. No. Tak jak te ostatnie na jutro. Doszliśmy do kolejnej sali, wysokiej, z kominem. Woda leci. Problem w tym, że tutaj już jest za dużo wody. Chyba
na czym się skończy. Jaskinia jeszcze się nie kończy. Ale wody jest dużo. Myślałem, że ja jak nie mam. No. Ja ciągle tak myślę, ale. Jakoś przydam tej drugiej ścianie. Nie wiem, czy idę. Nie wygląda to na coś, co chce przejść. Dobra. Czy przymierzę się na pewno, ale... A jakbyś się odepchnął na drugą stronę? Pan mówi, no. To się tego zrobić. to jest. No, widzisz? Tak, tylko jak już jesteś mokry, nic nie robi różnicy. Tyle było radości. Dobra. Najgorsza z tobą. Tak, Maciek mnie właśnie wciągnął do tej wody. Nie jestem mokry po pas, tylko jeszcze dalej. Mokry po pas. Nie chcę się zmówić. Wiem. Teraz to już. Miał być koniec, gdzie ten koniec? No. No, ładne kule. No. A kule widziałyście? Ukradli. Nie, widać. Także nie można nas ukryć. Jak wszyscy świecą. Zobacz, aktorów, ciszej imprezy. Tak. Nie mamy filmu z wyjścia. Mamy... Bo nam się... Bo bateria mi padła w GoPro, nie wziąłem. Na lekko byłem. Ale wyszliśmy, żyjemy. Już w zasadzie przebrani. Pogoda się... wyklarowała, bardzo ładne widoki mamy tutaj. Tak na wzgórzu. Lasy też piękne. O, to by było na dzisiaj tyle. Jutro będzie grubsza akcja w jaskini Djalowica.
Taki przynajmniej jest plan. Dobrze. To tyle.